mojaoleśnica.pl. Otrzymaliśmy 13 pracowni specjalistycznych. Pracownia symulatorów CNC, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia konwencjonalna, pracownia rysunku technicznego. Przez 6 lat w centrum powstawały początkowe pierwsze remonty. To były bardzo najpierw znikome. Remont sal dydaktycznych, remont modelarni dawnej, a w tej chwili tam znajduje się obrabiarki, pracownia remontu i naprawy maszyn, pracownia obróbki drewna, no i nasze oczko też w głowie, hala, która jest ta wyposażona w wartości około 1 000 000 zł na inwestycje. Praktycznie kompletny kapitalny remont tego urządzenia. Jeszcze brakuje nam jednego remontu, którego mam nadzieję w przyszłości dokonamy. To jest ta pracownia zewnątrz tylko, bo wewnątrz jest praktycznie wszystko wykorzystane, wyremontowane. W dniu dzisiejszym podsumowujemy w powiecie oleśnickim program modernizacji szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. Projekt, który realizowany jest właściwie od pomysłu w roku 2007 przez w sumie 6 lat, ale doczekał się jakby pełnej realizacji. Polega on na tym, że 9 powiatów z całego województwa zostaje wyposażony w specjalny sprzęt, specjalne urządzenia. Powstają tam centra szkolenia zawodowego. Powiat oleśnicki jest jednym z tych powiatów. Zresztą to tutaj między innymi oprócz powiatu świdnickiego i bolesławieckiego urodził się pomysł. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że zaangażowane i współpracują jakby w tym procesie realizacji wszystkie samorządy powiatowe wraz z samorządem wojewódzkim z naszego województwa. Jest to jedyny i rekomendowany jako wzorcowy projekt dla właśnie modernizacji szkolnictwa zawodowego realizowany w kraju. Ja jestem przekonany o tym, że właśnie ten nowoczesny sprzęt, właśnie to wyposażenie pozwoli zdecydowanie lepiej znaleźć się na rynku pracy naszym młodym absolwentom, że będą mieli w tym momencie kwalifikacje i umiejętności, które pozwolą im korzystać z nowych technologii, pracować na najnowocześniejszych urządzeniach, które w tej chwili są w nowoczesnych zakładach pracy. To ogromny kapitał. Mam nadzieję, że będzie on procentował w sposób bardzo przyjazny i bardzo efektywny w latach następnych. Mojaoleśnica.pl